cała butelka i wylały. Zrobiły tego, slajma. Najlepiej to jest Slajmy. to. Pani Elu, w sumie teraz ja mam Rossmana koło siebie, koło swojego bloku. Jest teraz bardzo fajna promocja na kosmetyki z firmy Anwen. One są naprawdę bardzo fajnej jakości, a promocja jest tak za 25 zł za szampon na przykład taki w pompce. Bardzo fajny, bardzo wydajny i bardzo fajny skład. Idealny A na Ela, ciebie jakiego włosy. szamponu używasz? A ma pani zamiar ukarać jakąś swoją córkę za to? Dzieci się A nie po co ma karze. ukarać? No ale jak mam ukarać? Nie wiem, porozmawiam z nią, no. To na razie nie wezmę żadnej koleżanki na noc, jak tak robi, nie? Trzeba A pani Elu, przeprowadzić ma tę pani rozmowę z jakiś swój tabor, dyscyplinującą. którego pani używa? Przynajmniej kreatywnie się bawią. Jest koniec muzy. Dobra, poleciał. Szkoda. Fajna nutka. Tak. Cała ta Panielu, wojna z polecam Bukiem. takie zabawy dziewczynek, to są spoko, naprawdę. To gdzieś tam wyobraźnię dziecka, nie? Wyostrza fajnie. I wpływa na kreatywność. Jest okej. Kupi pani jutro sobie następne rzeczy. No wiem. Kreatywność, dobra rzecz. No, trzeba być kreatywnym. Kto cię pytał, Chibi? Oczywiście. Weź, nie ubliżaj, nie ubliżaj tam. Chibi, ale ty jesteś Kreatywność atencjuszka rozwija ludzi. jebana. No, ty, ja mogę się z wami nawet czterema kłócić. I co? Co mi zrobisz ty? Co mi się, że Nie co ty mi wiem, co? gówno. Ty to możesz nam lodo zrobić, co najwyżej. Bo twój stary nie chci. Ci mordę. Nie, Jan, weź tego kuwa pedału. On mi cały czas. Ty, ja siedzę cicho, a on mi cały Jak czas go się dopierdala. nazywa? Siedzisz cicho. Ale Jego się bardzo nazywa. siaro. Ale po co kurwa wyzywać od pedałów? Halo. Jego się nazywa. Mówi tylko O, to, co się wyzywacie czyta. mnie! Ty pedale. Już zrobiłam wszystko za ciebie, nie musisz dziękować. Słuchajcie. No i co? Bo ja tak tylko na chwilę weszłam. 10 minut z wami pogadam i idę, dlatego że tutaj moi administratorzy się pytają, dlaczego im nie powiedziałam, że ja tu będę, a ja nie wiedziałam, że tu będę, tak tylko weszłam zobaczyć, o czym gadacie. Mogę Ugotowałabym zadać szybciej pani pytanie? parówki, jakbyś powiedziała, że będziesz. Tak po Ale studencku. nie, bo teoretycznie mnie tu nie ma, ja tylko sobie tak weszłam kontrolnie, że tak powiem. Jak A już mogę jesteś, zadać to pani zapraszam. pytanie? Myślę, że o, będę robić tak, że będę wchodzić na te głosówki, się zapowiadać, a czasami, jeśli tak na chwilę, to tylko sobie tak będę zaglądać, nie? Napisałam, żeby Marek wszedł, ale on chyba śpi. Właśnie, pani Elu, a jak pani się żyje bez Marka? No, trochę mi smutno bez niego, a z drugiej strony z nim. Marek zawsze jest. Cześć Marku. Oj Boże. Marek, wypierdalaj. Pusto. A ja dzisiaj miałem bardzo miłą rozmowę z Markiem też. Mikrofon sobie Ale tylko włączyłem, a wy nie zauważacie. Marek, jak się teraz nazywa? To Marek nie dostał bana? A czemu ty, Marek, ciągle zmieniasz te nazwy? Ja ciebie tu w ogóle nie widzę. Jaką mam teraz nazwę, Ogólnie Marek? to Marek panią w chuja robi. Aha! My. No i co tam powiesz ciekawego, kochani? No, awatarek zmieniłem na twojego pluszaka, którego otrzymałem od ciebie. No wszystko jest dobrze. A co może być jeszcze gorszego? No, postaram się, żeby twój life był w końcu Babciu. jakiś normalny jutro. Żebyś niczym się nie martwiła i najlepiej do mnie nie dzwoń, bo ja, wiesz, ja mam swoje demony przeszłości, które czasami, wiesz, wyrzucam na innych ludzi. I lepiej Lepiej do do mnie mnie nie nie dzwoń. dzwoń.
Dopiero po live zadzwoń, wiesz. Alkoholowe z widy, masz demony. Nie, nie. Ela, pamiętasz, pisałaś do mnie, że czemu ja jestem ciągle smutny? No bo takie życie było kiedyś u mnie. No. Przez długi czas z nikim się nie kontaktowałem. No. Życie. Przejebane życie czasem jest. No, a teraz właśnie nadrabiam sobie tym, że to, co mnie spotkało, to ja zrobię tym ludziom, z którymi mam do czynienia, no, ale wiadomo. A, Ela, mów dalej, ja się wyłączam i sobie rozmawiajcie, bo po co ja tutaj jestem potrzebny? Zostań, Marek, zostań. Ale nie, słuchaj, no to powinieneś się cieszyć, że teraz przynajmniej coś się dzieje w twoim życiu, nie? Cieszę się, ale wiesz, na jaki sposób ja to wykorzystuję. Żeby robić tylko wojny na serwerach, buntować przeciwko tobie ludzi i co? Ale ty dzisiaj Elę obgadywałeś. No. To nieprawda jest. Są screeny. To Janes też chyba. To zależy, nie, od której godzinie była. Ale... Przepraszam, ja trochę nie w temacie, ale Marek nie lubi też nie to wiarygodne, bo ja się przekonałem, że nawet potrafię przerobić źródło strony. Co ty powiedziałeś, jak nie robisz? Tam wysyłałeś filmy. A to, co mówię, to jest prawda pewnie. Zapewne, no. Dzień dobry. Rabiają komputerowo. Dzień dobry. Marek, chciałbym zapalić dwa i pierwszy zlicz, a drugą zapalić zlicz. Ma na myśli otworzyć pierwsze piwo. No, no, to jest to. Marek, chodź. Aż sobie ekran zobaczyć, kto siedzi, bo już mnie wynerwowało to. Ziela. Wyses Brothers, tutaj jakiś widzę, kurwa, gości. Bye. Babciu. Babciu. Co to powiedział? Co to powiedział? Za każdą babcię jest banan. Damy mało. Pani Elu? Jaki ban? Czy jest to w regulaminie? Właśnie nie ma. O, czekaj. Patrz, szukam. Mogę zapytać o coś? Tak. Słucham. Parę dni temu była taka, no Boże, konferencja federacji, którą prowadzi, ja nie pamiętam, jak to się nazywa, Kruszwil z kamerzystą. I czy widziałam takie screeny z czatu stamtąd. Czy to faktycznie była pani i pani do nich pisała, czy ktoś się za panią podszył? Nie ja. Czyli ktoś się podszywał, tak? Próbując tam wzbudzić atencję i nagabując ich kilkanaście razy, że chce pani zawalczyć. TVN. Podszywał się ktoś, no. Ale wie pani, że nawet było zdjęcie dokładnie to samo? To naprawdę bardzo legitnie wyglądało. No nie, no pierwszy słyszę, to nie ja byłam. Okej, dzięki. Kurde, ale... Mam nadzieję, że jakieś nie były głupoty pisane. Nie, było pisane tylko coś na zasadzie, że prosi pani o kontakt, znaczy ta osoba, tak, prosi o kontakt, bo jest znaną blogerką, youtuberką, znają 500 000 osób w Polsce na pewno jej walka dużo by dała tej federacji. No, coś na tej zasadzie. Aha, no to fajnie, to może się skontaktują, ale to nie byłam ja. To ja muszę to wyjaśnić tam do niej, jaka to była federacja? No właśnie nie pamiętam, jak się ta federacja nazywała. Jeszcze był, ale jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Jeszcze był dopisek. Kamerzysta, tak? Tak, i jeszcze był dopisek taki, że och, to z tego kamerzysty to taki fajny chłopak, ciekawe czy ma dziewczynę.
Mężczyzny, to ty się trzymaj 5 kilometrów z dala i kijem nie dotykaj. Nie, 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 to nie byłam ja. Ja to muszę wobec tego wyjaśnić. Ja to na live sprostuję jutro, bo ja... Mm-hmm. To nie byłam ja. No, ja w ogóle tego kamerzysty nie oglądam, nie znam. Myślałam, że on jest w więzieniu. Ja też bezpośrednio tego nie oglądałam, tylko mówię, no gdzieś widziałam, już teraz sobie nie przypomnę gdzie, ale widziałam screeny z tego, dlatego pytam, czy to w ogóle no, legitne, czy nie, tak? Gotowych pójść za... Tak naprawdę to nie wiadomo już, siedzi, co wierzyć, nie? Tutaj siedzi prawie połowa SKJ i nawet nie wiesz, ile jeszcze osób. No i chuj, no i co z tego, niech siedzą. Nie no, to jest akurat oczywiste. I czemu ma służyć to banowanie osób, skoro i tak oni będą tutaj siedzieli między nami? No nie, no dlatego dajemy bany, wyciszenia i to w końcu... poza tym mówił mi dzisiaj Buziaczek, że jak z poziomu komputera się banuje, to widać... w czasie głosówek, kto ostatni mówił, więc łatwo jest usunąć, zablokować, dać wyciszenie, bo w telefonie tego nie widać, a na komputerze to widać. Ogólnie to no, ciężko, on ma fajnie ten serwer zrobić nowe konto. Tak, ciężko zrobić nowe konto, nie wiem, 2 minuty. No nie, no myślę, że to jednak jest jakiś problem robić nowe konto, więc... I tak wszyscy słyszą i tak wszyscy nagrywają. I to bany nie mają sensu. No. Jedynie jeśli ktoś głupio pisze na przedpokoju, to wtedy no, to może jakieś to racjonalnie się... Nie no, zgodzę z Markiem, bo najlepiej dawać przerwy i bany w ekstremalnych przypadkach, nie? No bo faktycznie są fake konta zakładane i to tak się mija z celem, nie? No. Właśnie zakładam. W ogóle, ale co się stało z ostrzeżeniami? No, ja bo tak zauważyłem, że panuje już bez ostrzeżeń. Ja tak na chwilkę weszłam, będę za chwileczkę się wyłączać, także... Nie, chciałam tylko posłuchać. To, tak. Tak, koni, jestem na głosówce. Ale ja jeszcze wytrzymam pół godziny, może coś tam porozmawiamy sobie razem, jak chcesz. No, to jest coś fajnego. No, co dzisiaj robiłaś? Masz jeszcze tą koleżankę właśnie, którą przenosujesz? Tak, no, umawia się z koleżanką i zostaje na noc. Uh-huh. No dobrze. Dzisiaj on takie proste rzeczy może nam opowiedz, co się działo u ciebie dzisiaj. No, dzisiaj w ogóle wysprzątałam ładnie niektóre miejsca w mieszkaniu. Brawo! Ze względu na tę koleżankę, że nawet jest ładniej niż jak Marek był, bo chyba z 5 godzin sprzątałam. To no, była pani Eli w takim razie, brawo! I byłam na spacerze na Skałkach Twardowskiego, zapowiadałam sobie komentarz do filmu i strasznie, i burza była, straszna, deszcz padał. Mhm. No Małopolskie mają być ciężkie burze, tam ostatnio tak patrzyłem na pogodę. To ja muszę zobaczyć, jak będzie w niedzielę, bo chciałam zrobić spotkanie z widzami, mam nadzieję, że nie będzie burzy. Nie wiem, ja ci mogę zobaczyć to u mnie w telefonie też, bo ustawiłem sobie Kraków jako pogodę, którą chcę zobaczyć. O, muszę. Przechodzę na niedzielę. Zapytać, nie, niedziela masz słońce i sobotę też. Dzisiaj w piątek, jutro w piątek możliwe opady deszczu są jedynie przez noc. A, w niedzielę ładnie. Tak. A raczej mogę jeszcze zapytać o coś, co... No. Miało miejsce kilka dni temu, bo pisała pani, że idzie pani na wywiadówkę. Jak tam Marysia? Pasek się szykuje czerwony znowu? Chyba na dupę. Jaki kurwa. No, zobaczymy, jak to będzie. Chyba nie będzie miała czerwonego paska, bo zabraknie jej 2 punktów. Ale nie da się wyciągnąć już tego? No, będziemy próbować. Zobaczymy.
Nie, dobra, już. Jednego roku ktoś ma czerwony pasek, to następnego roku już jest na straconej pozycji, no to coś nie pasuje w tym, że ktoś pomagał może w tym nauce, oszukiwał, no i coś. A nie, którzy mają po prostu. Jaką średnią na Marysia? Wielkie oszczędzanie, ty mówisz, Marek. No właśnie, bo tak, tak z roku na rok to nie można się pogubić w nauce czy coś. Marek, na czerwony pasek jest chyba 4,75. No 4,75, jej... tak. No i brakuje jej 3 punktów. O, i to dobre na stopnie. No, pani nie ma już przecież, są ceny wystawione. No przypomnijmy to, że... sobie, no, że było nauczanie zdalne, nie? I ona... jak to było nadużywane przez ludzi właśnie. No to akurat fakt. Ela do Mareczka, lecz nie stała pałeczka. Więc zrobiła mu robótkę, która trwała aż minutkę. Bardzo średnie to było, naprawdę średnio śmieszne, nie? Chciałeś tutaj zabłysnąć, ale coś ci nie wyszło, nie? To znaczy z jedną rzeczą się zgodzę. U mojej córki na przykład było mocno widać tą różnicę, gdzie prawie cały rok był zdalny, zdalnej nauki w konfrontacji z tym, co było rok wcześniej przed pandemią i z późniejszym rokiem, tak? Nie wszystkie te dzieciaki, które skończyły tamtą klasę z bardzo wysokimi średnimi i z czerwonymi paskami, a w przyszłym roku, znaczy rok później były w stanie te paski utrzymać jakby, tak? No o to mi chodzi, żeby jakieś wyjaśnienie było tej sytuacji. Ale to też czasem może być kwestia tego, że na przykład dochodzą nowe przedmioty, tak, z którymi dziecko sobie na przykład gorzej radzi. Jak dochodzi powiedzmy, nie wiem, chemia, fizyka, bo Marysia do której klasy teraz idzie? Do szóstej czy do siódmej? Do piątej, do szóstej. Do szóstej. Do szóstej. Fizyka nie jest trudnym ona przedmiotem. Ona jest 2010 rocznik? Tak. Aha, no bo moja córka idzie do siódmej teraz. A co ty poszła tak wypytujesz? Jako... Słucham? Co ty tak Ele wypytujesz? Nie szybciej do szkoły. No mam dziecko w podobnym wieku i to jest problem jakiś dla ciebie? Weź mi to wyłącz, kurwa. Tylko, że słuchaj. Pojebało cię, kurwa. Mam ci dupę, Marek. To nie Marek. Okej, dobra, nie mam więcej pytań, bo no może lepiej nie. Chłopaki mi wystawił łeb. A ty, ja nie wiem, przepraszam, zabieram ci czas. Chciałaś ty o coś zapytać istotnego, ważnego, czy jak? Bo jakoś nie słyszę, żebyś o coś pytała. Więc z czym masz problem? Ale może nie tak agresywnie, co? No to po co ten komentarz w ogóle? Jakby pani Ela nie chciała, to by mi nie odpowiedziała, nie? Dobra, dziewczyny, nie kłóćcie się. Ale w sobie księżna, za kogo się zwróciłaś teraz? Na spanie wspólne. Jakieś przekąski zrobiłaś? Coś kupiłaś? O! Jak spędziłaś Boże ciało? Dzień Boży. Dzień Boży. Słuchajcie, No słyszałeś, że sprzątała 5 godzin. Mówiła przed chwilą, kurwa, nie? No to brawo dla pani Eli, no. Że sprzątała. To znaczy tą rozmowę przed chwilą to odebrałam w ten sposób, że w czasie epidemii nikogo nie dziwi, że moja córka miała czerwony pasek, no i że oczywiste jest, że teraz nie będzie miała, no bo już to się wszystko odbywa w szkole. Także to było trochę takie niesympatyczne, bym powiedziała. No, ale dobra. Nie, że oczywiste, tylko że to się zdarza po prostu. Mam nadzieję, że wszyscy z obecnych pamiętają, że czerwony pasek nie świadczy o inteligencji drugiego człowieka. Tylko na dupę świadczy o inteligencji. Tu jest akurat ta szkoła, do której chodzi Marysia, to jest ma wysoki poziom, jak ja też tutaj chodziłam. I pamiętam, że no z dużym trudem musiałam się bardzo gimnastykować, mieć dobre oceny, także no nie jest łatwo. Na przykład Marysia ma bardzo takie, dużo ma talentów plastycznych, a ta nauczycielka z techniki, czyli to jest taki przedmiot, tam szyją, coś tam robią, jakieś przepisy ruchu drogowego, no przeróżne rzeczy, nie? To ona jej nigdy ani szóstki, ani piątki nie chce dać, tam nauczycielka z techniki. Taki przedmiot, co by się mogło wydawać
że to nie jest jakiś ważny przedmiot, nie? Że na Pani przykład Ewa, uszyła sobie torebeczkę, uszyła sobie taką torebeczkę fajną, bardzo ładnie uszyła, nie? Ja bym jej dała za to szóstkę. No to dostała czwórkę, a inne dzieci poprzynosiły takie rzeczy, co im mamy po prostu szyły, no to dostały szóstki, nie? A ja jej nie uszyłam tego, no bo uznałam, że to powinno być widać, że to dziecko szyje, prawda? No, no to nauczyciel tego nie docenił. A się naprawdę... One później nie mają żadnego znaczenia tak naprawdę. I ona też w ogóle ma naprawdę duże takie zdolności plastyczne, no i ta nauczycielka nigdy jej nie da ani piątki, ani szóstki, no. Hejter jest, proszę panią. Jest pani hejter. Pani Elu, a Maria się rysuje? Wydaje. Tak, ona rysuje, ona ma takie zdolności właśnie plastyczne. Ta nauczycielka to z PO pewnie jest, nie? No właśnie. I... Może pani kiedyś pokazać? Ona na przykład ocenia dzieci tam, co ktoś przyniósł, czy tam ktoś nie zapomniał, jakiś akcesoriów do rysowania przynieść i za to obniża ocenę. A jakby na przykład tak uczciwie te dzieci oceniła, że każdemu by dała kartkę papieru, ten sam długopis i ten sam ołówek, no to Marysia by wszystkich wyprzedziła. No ale ona jej po prostu zawsze te oceny obniża, nie? No i nie da rady tej techniki przeskoczyć. Zawsze nam ta technika obniża średnią. Nauczycielka pewnie TVN ogląda. Taka surowa jest. Może jedne dzieci lubi, inne nie. I tam niektóre też są z innych przedmiotów też takie. No ale oczywiście... No mniej się uczyłyśmy w tym roku, bo wiadomo, mamy różne problemy z tymi instytucjami, z tym wszystkim, prawda, przykrości. I dziecko to przeżywa i nie ma też motywacji do nauki. Nie przyjęli jej do szkoły tańca, no to się podłamała od razu na początku roku. Czuje się gorsza od innych dzieci, że jej nie przyjęli. No i to się wszystko odbija. Mam nadzieję, że jakoś w przyszłym roku będzie lepiej. To mogłaś jeszcze raz. Ale w sumie nie chcę o tym wam opowiadać, bo mogłabym o tej szkole różne rzeczy opowiedzieć, ale nie chcę tam... Jak ją skończę, no to zacznę wtedy obgadywać, a na razie niech jeszcze przejdzie tą szóstą, siódmą i ósmą klasę, bo to najtrudniejsze, nie? Lata. No to może o czymś przyjemniejszym powiedz nam teraz. Masz nową administratorkę, możesz opowiedzieć o niej chociażby coś tam. Tylko jedną rzecz, że tam w szkole Marysi jest 70 nauczycieli, z czego 67 przystąpiło do strajków przeciwko polskiemu rządowi i partii PiS, a trzech nie przystąpiło do tego strajku. Także 67. To są tematy polityczne teraz. 70 jest popiera PO, nie? I połowa tych nauczycieli się daje eliminować. No i połowa tych nauczycieli oczywiście wie, jakie ja mam poglądy, czym się zajmuję, jakiego rodzaju mam problemy. No i to się oczywiście odbija na ocenach Marysi, no bo trudno, żeby nie. Cała szkoła po prostu jest przeciwko PiS, wszyscy nauczyciele, ale to jest niestety w Krakowie powszechne. To są hejterzy. Panią hejtują. Ogólnie jeszcze tylko chciałam dodać, bo to jest taki może temat mało ciekawy, ale chciałam tylko powiedzieć, że no ja się starałam, żeby zdobyć taką pracę nauczyciela, ale to taki etat można zdobyć tylko po znajomości. To się nie da w takim normalnym konkursie dostać. Ela, no, a dlaczego nie przepiszesz Marysi do innej szkoły? I to nie jest przypadek, że we wszystkich krakowskich szkołach 90% nauczycieli głosuje na Platformę Obywatelską, bo po prostu oni tylko takich ludzi przyjmują do tej pracy. No i tak to wygląda. Tak do celu, pani Elu. Przynajmniej w Krakowie. Podejrzewam, w innych dużych miastach w Polsce tak samo jest. Chcesz być nauczycielem, jak popierasz PiS, to nie będziesz. Bo to jest wszystko, Urząd Miasta tym steruje, a Urząd Miasta jest też lewicowy. Urząd i Miasta Poznań. No ale nie, to ogólnie nieważne. Słuchajcie, ja tak na chwilkę weszłam,
bo ja dzisiaj chcę zmontować film jeszcze Zoo krakowskie, druga część, bo mam takie nagrania od Marka, co on sam kręcił i tam muszę trochę zwolnić tempo, trochę przytnę, dodam podkład muzyczny i dam taką zapowiedź. Nagrałam sobie na skałkach, no i dzisiaj to zrobię, wpuszczę na kanał, no, a jutro mam live'a, to muszę się nastawić psychicznie na to wyzywanie mnie przez godzinę. Nie, nie będzie, mi się wydaje. Będziesz szczęśliwa, to każdy będzie ci też płacał pieniądze. Mareczek, a ile dzisiaj wypiłeś przy święcie Bożego Ciała? To niech to was nie interesuje, co ja robiłem dzisiejszego dnia. O Hongkongu jest Trix. A ty coś, Marek, pisałeś? Tylko to jest jak rosło ogółem. Ogółem zgadzam się. Nie słyszałem. Marek, pisałeś, że przyjedziesz do mnie w środę i zostaniesz do niedzieli. Pamiętasz to w ogóle? No, ale już nie przyjadę. Mówiłeś, że możesz... Mógłbym. Napisałeś mi, że jak będę się grzecznie zachowywać, to że przyjedziesz w środę w tym tygodniu. Nie, nie, warto, bo to koszty, koszty, wiesz. Dopiero żonę widzę, nie to szybko trochę? Marek, myślałam, że... Marek, a nie uważasz, Marek, że nie Knara. Prosić Elę za to, jak ją wyzywałeś ostatnio publicznie? No, to można by było zrobić to teraz, że... No, ale... Jeśli, Elu, chcesz utrzymywać dalej ze mną kontakt, no to musisz mi takie sprawy właśnie wybaczać, bo jak ja widzę niektóre twoje ułomności, to nie potrafię się powstrzymać od emocji. Przykro mi, że ja jestem młodszy, a ty jesteś starsza, że nie dogadujemy się. No, ale... Ale ty ją miałeś przeprosić, a nie hajzerować. I nie wal już konia. Halo. Proszę tutaj nie denerwować Marka, bo będę dawał pana. Ale kto pytał? Ale kto pytał? Nie wiem. Halo, czy mi słychać? Ale mi się wydaje... W końcu, dzięki. Że Marek mógłby samolotem do mnie na przykład przylecieć, wtedy nie musiałbyś długo jechać. Awionetką, normalnie, na zakrzywek. Ekspresem do Hogwartu. Wiesz, jakie samoloty są drogie. Nie, akurat mi się wydaje, że tam z Pomorza do Krakowa nie było wcale aż tak drogi ten bilet. Jakie są w ogóle takie koszty, jeżeli mogę zapytać, takiej podróży i w ogóle jakby na przykład Marek miał do ciebie przyjechać, typu pociąg i tak dalej. O jakich kosztach mówimy? Tak się ciekawo. Mi się wydaje, że nie chodzi o koszty, tylko już sam czas, nie? Takiego pociągu, to jest długa podróż bardzo. I ile to jest godzin? Ja, no, ja nie to jestem to... z Polski, dlatego z ciekawości pytam, ile to jest godzin? Coś do no, 3 godzin, ja przynajmniej tyle jechałem z Warszawy do Krakowa. 2 razy 600, ponad 600 kilometrów, no to Marek musi poświęcić tam po 8 godzin, jak jedzie pendolino razem z dojazdem do domu i tak dalej. Plus no to jest... 500 8... złotych bilet. Czas pracy. Bilet, ile złotych? 500 złotych bilet w dwie strony, no. No bo 220 tam parę złotych w jedną stronę. Marek, ty weź sobie zniżki ogarnij, bo zbankrutujesz. Ile? 500 złotych, przecież to jest gigantyczna kwota. To samolot może kosztować, no. A nie pociąg. Samolotem. Drogi Janysie, właśnie sprawdziłam loty i lot w jedną stronę kosztuje 500 złotych, więc nie mów mi, że jest tanio. Wiesz co, ja płaciłem... Pociąg to w jakiej klasie? Z Warszawy do Frankfurtu zapłaciłem 1000... Ale to nie ma znaczenia, jaka to jest odległość. Ludzie mi powiedzieli, że... I ludzie mi powiedzieli, że drogo, tylko że ja zamawiałem lot dzień przed. Dlatego był taki drogi. Bo zamawiałem ciężko. Jak zamawiasz dużo wcześniej, to jest tańszy. Dlatego nie wydaje mi się. Ale szukaj też, czy... jak ale szukasz lotu, że... szukaj przez Skyscanner. Nie, bo podobno czasem są jakieś takie wyprzedaże, nie? Tak. I jak są wyprzedaże? Minutka.
Albo trzeba rezerwować lot dużo wcześniej, to wtedy jest dużo tańszy. Ja płaciłem z Warszawy do Frankfurtu i to brałem najtańszy, jaki jest tylko. Najtańszy brałem. To zapłaciłem chyba 1150 zł. Ale tylko dlatego to było dzień. Słuchaj, kto mnie wyrzucił z Discorda? Lotu dużo wcześniej i szukasz go kilkukrotnie, to algorytm jest zapamiętany i cena biletu rośnie. Kto mnie wyrzucił z Discorda, zanim skończyłem swoją przemowę w ogóle? Madame Mao. Już jesteś adminem, nikt się nie może wyrzucić z Discorda. Ogólnie to ktoś dobrze zrobił. Wyjebał Markę w dupę. Przyznawać. Nie, no przecież nie wiem, kto cię mógł wyrzucić. Ja ciebie nie wyrzucałam. No to super. Ja super, super moja wypowiedź wyszła. Jany. Zanim się spostrzegłem, myślałem, że z podziwu wszyscy zamilkli, bo zacząłem coś fajnego mówić. Kurwa, i teraz no to mów to... jeszcze raz. Nie powiem. No to mów fajnie. Jeszcze raz. I... No nie, o Jezu. Ale co, że w ogóle musiałeś od nowa dołączać do Discorda? Tak, musiałem od nowa dołączyć do Discorda, musiałem. A może miałeś jakieś dołączyć, aktualizacje? Tylko włączyć Discorda? No, uchem bym tego nie zrobił, żeby sobie sam wyłączyć ten... A wiesz, Marek, że koń jest królową? Rób to uchem, a nie brzuchem. Kurde, dobra. No, ale... Tylko Buziaczek ma takie uprawnienie i ja, żeby cię wyrzucić. Może Buziaczek był zazdrosny? No bo fajnie mówiłem, przerwało mi, wszyscy zamilkli, myślałem, że z podziwu, kurwa. Buziaczek by cię nie wyrzucił. Nie powtórzę więcej swoich słów. Albo cię przepraszam. A wiesz, bo fajne życie mnie spotkało będąc z tobą, to tyle chciałbym powiedzieć. Też bym miała fajne życie. Dziękuję za tą wypowiedź ogółem. No już moje słowa się urwały, a miałem moment, kiedy akurat ktoś potrafię coś powiedzieć. No. No to powtórz jeszcze, kochani. Nie powtórz. No powtórz. Może nie wstydź się, po prostu powtórz. Wszyscy słuchamy. Co nie mówiłeś? Wiem. Jeśli odsłuchałbym tego nagrania, które teraz robicie na nasz temat, no to bym mógł wrócić do momentu, w którym urwało się. Mówiliśmy o tym, że może samolotem do mnie przylecieć i będzie wtedy szybciej. Widzowie ci wpłacą na live donaty i będziesz mógł na bilet. Nie, chodzi o to, czy ktokolwiek słyszał, kiedy ja skończyłem mówić, bo może się urwało specjalnie lub nie wiem. W ogóle od początku się urwało, bo zaczęliśmy rozmawiać, Marek, o kosztach twojej podróży i w ogóle ciebie słychać nie było. Nic nie było. To jest takie 400 zł w ogóle. Nikt nie wie, bo nikt cię nie słuchał, no. Nikt nie słuchał. Ale fajnie, dobra. Pierwsze 10 sekund może słyszeliście, a reszta, te 2 minuty później, to już nikt. Nie, ja nie lubię powtarzać siebie. Na szczęście. Słowa z całego serca to tylko raz wypływają, a później to już tego się nie da powtórzyć. To było coś, czy jesteś zły, Marek, na nas za to? O, to, że jakim jestem. Ja mówiłem, że... No. Janys, ty odbanowałeś koni? Nie. Będę miał dostęp do logów, to ja się o wszystkim dowiem, co się dzieje na serwerze, bo Buziaczek nie będzie tutaj rządził. Ty odbanowałeś koni? A ktoś jest zazdrosny o Buziaczka. Proszę nie poruszać takich spraw publicznie, tylko pisać na moderatorskim. Dziękuję. Nie, bo ja po prostu byłam ciekawa. Wczoraj dwóch odbanowałem. Jeden był Red Hood, a drugi nie wiem jaka osoba, bo Red Hood jest fajny. Nie wiem za co dostał bana. Odpowie pani tą historię, co na live pani stukała parasolem. Jeszcze raz, że karat go w łeb tego gościa. Nie, bo to za długi wątek. Proszę powiedzieć, nie powinno. Ja jestem ciekawa, co Marek miał do powiedzenia, się obraził. Kurde. Przekonajcie Marka, żeby powiedział. A, mówiłem coś o tym, że ja jestem młody, ona jest, Ela moja ukochana jest trochę starsza i nie pasujemy do siebie. Że ja nie potrafię wybaczyć pewnych takich uchybień w stosunku do wieku, jaki posiadamy. Dopiero to zauważyłeś?
Nie, no a wiesz, że to w dwie strony idziemy. Ale jeśli kiedykolwiek jeszcze się pojawię w Krakowie u Eli w mieszkaniu, no to zaprowadzę trochę większy porządek. Będę musiał się czymś zająć, bo ja nie mogę siedzieć bezczynnie, bo albo zachleję się na śmierć, albo zapalę, nie? Bo wiesz, no zawsze na balkonie wolałem spędzać dzień niż oddychać jakimś nieświeżym powietrzem, no. Bo u mnie to zupełnie inaczej jest. Ja mogę w pokoju siedzieć, jest wszystko w porządku, ale w takim ciasnym mieszkaniu jak Ela ma, no to... Ty zasugerujesz, że u Eli śmierdzi? Nie śmierdzi, tylko że ma trochę ciaśniej niż ja jestem przystosowany do takich warunków. Ale ja myślałam, że ty jedziesz do Eli, a nie do jej mieszkania, żeby tam siedzieć i oglądać. Co? Dobra. No to tak patrząc sobie i to z mojego pokoju by szło zrobić dwa, które są u niej w mieszkaniu. I jeszcze takie meble by można było wstawić. No, no to zupełnie... Może to by szło wstawić jeszcze te meble. Babciu. Już Janys. Gdzie jest Janys? A co Janys sądzisz o fembojach? A ty masz, Marek... O fembojach. A ty masz, Marek, jaką powierzchnię jako jednej kondygnacji w domu? Ile metrów? To ci zmierzę. No nie wiem, mogę... Metrów kwadratowych. Więcej niż 100? Więcej niż 100 metrów? Tu to jest 1, 2, 3, 4, 5, 5 na 5. Ale chodzi nie o ten pokój, tylko chodzi o całą kondygnację. Ile ma metrów? Bardzo dużo, nie powiem. Bo na przykład... Ale chyba wszyscy wiecie, że ja mam problemy z oddychaniem i ledwo żyję, ledwo dycham. Bo na przykład ten mój kolega we Władysławie Edek, no to on ma powierzchnię jednej kondygnacji, nie ma dużo, bo ma 100 metrów, wiesz? No to pewnie ja też mam tyle. Kalikowski, kurwa, Ja mam poziom mieszkania, mam 70 metrów, no nie? No to on na przykład tam, jak byliśmy u niego, no to on ma 100 metrów parter, 100 metrów pierwsze piętro i 100 metrów drugie piętro, nie? Przecież ja potrzebowałem na noc, żebyśmy otworzyli okno, kurwa, w tym twoim pokoju, kurwa, tam gdzie w sypialni, nie, audiowizualnym, powiedzmy, o. Kurwa, wiesz? 300 metrów plus jeszcze 100 piwnica, nie? No to 400 metrów i jeszcze poddasze, no to 500 metrów ma. A ja mam 70. No to wiesz, jak się ma dom, to się ma więcej przestrzeni. No ale takie małe mieszkanie za 500 000, które ty posiadasz, no to trochę żal, nie? Że tyle ci tylko podarowali. No, 70 metrów to nie jest tak mało, tylko że ja tutaj mam też mebli dużo i tak dalej, nie? No to wtedy praktycznie powierzchnia taka dochodzenia, to już wychodzi połowa z tego. Myślę, że jeszcze jakbym miała 3 pokoje, a nie 4, to by było więcej przestrzeni, bo przez to, że jest więcej pokoi, to wszystko jest tak podzielone. Ale wiesz, jak się przeniesiesz do Krakowa, to mieliśmy sobie wynająć dom na dom ekipy youtuberskiej. Ja od początku mówiłam, że chcę mieszkać w innym miejscu, że chcę mieć więcej przestrzeni. Ale no nie mieszkasz w Czapach, święte miejsce. Także chciałam gdzieś za Krakowem zamieszkać, przewieźć tam rzeczy. Mielibyśmy kotka, pieska. Najlepiej to pieska. Dwa kotki, dwa pieski, mielibyśmy więcej miejsca, ogródek. Oby kogo dle. Marek by rano wyprowadzał pieska. Nie. Siedziałby sobie w ogródku, piłby sobie piwo, robilibyśmy sobie grilla, fajnie by było. A po co gdzieś wynajmować za, gdzie indziej, jak Marek mówi i tak się chwali, że ma duży dom, to do niego pojedź. No Marek, zaproś. Ale tu słychać każdy hałas w domu. Co kto robi w pokoju? No tylko, że Marek mieszka z rodzicami.
miejscami, więc no, no tak. To jest taki jeden problem. A na górze nie mam nic zrobione takiego, wyremontowane, kurwa. Ach. Nie, to zero to co nawet mi? I na parterze przy rodzicach bym mógł sobie posiedzieć. Dzisiaj o 4 nad ranem koleżanka przyszła do brata. No i przez długie godziny rozmawiali i mnie to bardzo denerwowało, że ktoś tak głośno może o tej porze rozmawiać. Nie wyspałem się. Nadrabiałem to w ciągu dnia. Nie zjedli obiadu, nie zjedli kanapek i odwiózł ją. Jeszcze stówę ode mnie blika wziął z konta, brat, kurwa, jak mnie to denerwuje. Utrzymywać nie tylko, że siebie, to jeszcze, kurwa, całą rodzinę. Ile ja mogę zarabiać? Ja muszę robić, kurwa, na boku, dorabiać. I to nawet godziny i soboty, a nie live'y to wcale mi żadnych pieniędzy nie przynoszą, bo nikt nie chce oglądać takiego zgorzkniałego człowieka, jakim zostałem. Jeszcze wydamy. Live'y nic nie przynoszą, ale chyba z donate'ów tam sporo ostatnio dostałeś. No nie, sporo dostałem jakiś czas temu, nie wiem, po Władysławowie, że jakieś 800 chyba, albo nawet i 1200, nie wiem ile to było. To Marku, czemu nie idziesz jeszcze spać z kolorowiczem? Powinieneś dlatego generować się. Jakbym był, kurde, nawalony albo nie wiem co, to bym już dawno spał. W pracy nie byłem, no to mam siły. A live'a Eli będziesz jutro oglądał? Oglądać, jak ja mówię, ciągle jedno i to samo. No o której? O 23 czy 21:30? Bo ja nie wiem, o której ja będę live oglądał. Nie wiem, o której będzie, ale na pewno wszyscy będziemy czekali. Postaram się nie spóźnić. Północ, piątek zawsze jest rezerwowany dla Eli. Ale o czym Rachel pisała do ciebie, że ona ktoś chce z OBS-em twoim popracować? Bo ty musisz najpierw go zaaktualizować, ten swój OBS, bo widziałem, że masz te stare ustawienia, u mnie takich nie ma. No. Dlaczego nie aktualizuje się automatycznie ten OBS? Może dlatego nie ma... Ja zaktualizuję, że coś mi się poprzestawia, nie? A Windows Update albo inne tego typu rzeczy, i dlaczego ci przerywa Wi-Fi słabo? Ale aktualizowanie Windowsa na pałę też nie jest dobre. No nie, ale to może komputer jest dobry, ale aktualizacje złe, dlatego ten komputer nie trybi tak jak powinien. Mam takie pytanie, będzie PayPal? PayPal, gdybyś nie. PayPal z nami siedzi tutaj na Wojsa. Tak, już mam włączony, chyba zobaczymy, czy to po prostu przeszło. A to Marek nie wypsuje znów? Tak, żeby nie, Marek ja, nie wchodzę, nie ja nie wchodzę na strony Eli Depot Live, żeby się przelogowywać chwilę z mojego na jej. Ale ostatnio mówiła, że zepsułeś coś tam. Ja nie zepsułem. To czemu tak mówiła? To było włączenie. Jedynie live'a, jedynie może, ale nic nadal innego. Nie ma. Poczekamy. Ja nie wchodzę na stronę, mnie to nie interesuje. Nie będę się przelogowywał, to jest mój laptop i niech tak zostanie na moich ustawieniach. Eli laptop, bo ci Ela kupiła. No właśnie. Słuchajcie, no to co? Ja się chyba będę żegnać. Dlaczego? Chcę porozmawiać jeszcze. Panie Elu. Elu, a co ci kupisz na urodziny? No, ale nie fatyguj się. Porterka jej kupi. Ale rzeczywiście, a jest Rachel teraz? Tutaj na górce? Tak, Elu jestem. A ty jutro pracujesz? Nie, mam jutro. W 22 muszę jechać po siostrę. Jestem do 22 i ja potem będę mieć przerwy. Aha, słuchaj, no to może, faktycznie byśmy się połączyły w ciągu dnia i byś zobaczyła te moje ustawienia jakoś w OBS-ie, bo dzisiaj to nie mam siły, ale na przykład jutro, nie wiem, o
o 14 czy o którejś, co ty o tym myślisz? No dobra, to jak będziesz wolna, zadzwoń do mnie, ja wejdę na kompa. Oh, Ela, pamiętasz, co ci zrobił Kajetan z Poznania? Prowadziłaś live'a i nagle jakaś transmisja się pojawiła z Krakowskiego Cyrku, a ty dalej chcesz udostępniać źródło, tam, albo ten... Marek, czy ty jesteś zazdrosny? Przestań, proszę. Chcesz się kłócić, porozmawiamy na pewno. Ale jakie masz intencje. Że to jest bezpieczne. Słuchaj, to jest bezpieczny ten program. Nie jest. No nie jest, bo ci może wszystko z komputerem zrobić. Ja ci już mogę powiedzieć, że nie jest. Bo to się wtedy łączy tylko w danym momencie, a potem już się ta osoba nie może ponownie połączyć, jeśli ja nie wpuszczę na komputer. Kochana, ja w danym momencie mogę ci się połączyć i mogę ci tyle rzeczy zrobić z komputerem, że ty nawet nie będziesz wiedzieć. Będę coś miała na pulpicie, będziesz patrzeć na coś innego, a ja co innego będę robić poza pulpitem. Nie, strasznie, strasznie, bo nie może. Można. Brzmi groźnie. Musiałaby używać chyba Windowsa XP i mieć takie dziury w zabezpieczeniach, że... Przecież Windows ma same dziury w zabezpieczeniach. Która dziesiątka jest teraz też dobra. Będzie spotkanie z widzami w niedzielę? Na skałkę Twardowskiego? Tak, w niedzielę robię urodziny. A o której? Twardowskiego, piknik. Ale kup jakąś podpałkę bardziej nawilżoną parafiną lub jakimś innym woskiem, bo ta, którą miałaś, to do niczego się nie nadawała. To nie szło, a nią rozpalić. Benzyną polej. No właśnie. Dobrze, że my te patyki wzięliśmy spod śmietnika, takie trzcina, jakby to była taka uschnięta i to połamaliśmy, wzięliśmy do torby i gdyby nie to, to by tak szybko tego grilla się nie rozpaliła lub nawet w ogóle. Bo benzyną trzeba zalać, a nie. No właśnie, bo te podpałki do grilla, które właśnie Ela miała w tej torbie, no to do ciula, kurwa, do niczego. Właśnie, szkoda, że ja sobie tej trzciny nie nazbierałam do garażu, bo już tego nie ma, wyrzucili to, a to by mi się przydało na grilla. Musisz jakieś albo paliwo do zapalniczek, te zipo, nie, jak to się mówi. Ale albo mogę sobie trochę benzyny do karnistra, nie, na stacji wziąć i tam na przykład do butelki odlać, prawda? Ale potem nie kłaść od razu na to jakiś kiełbas, bo prześmiardnie tą właśnie tymi węglowodorami, tymi z paliwa. No. Jakie węglowodory! Jakimiś tymi, no... Przesiąknie. No to nie, to trzeba... Albo jutro można kupić. Używanie chemii jest chujowe, bo nie do grilla, bo to jest kurwa niezdrowe w chuj. Wtedy polejcie, będziecie silni. Lepsza wiadomość będzie. Nitro polejcie, no. Totalnikiem. No. Ogółem dobrze będzie w jakiś najlepiej sposób. Najlepiej nitroglicerydą. Nie wiem, jaka pogoda jest w Krakowie, bo tutaj nie wieje, ale kiedy my robiliśmy spotkanie z widzami, to tam piździło, ale udało się grilla rozpalić. Jeżeli chcesz już mieć jakąś rozpałkę, to lepszą opcją będzie kupienie dosłownie 6 butelek rozpałki na Allegro Smart 5, pierwszych wysyłek powyżej 40 zł. No ale nie na niedzielę, bo jest święto. Nie na niedzielę. A wy nie macie takich gotowych grilli? Jednorazówki? Tam pewnie Ela ma, ale takich chyba nie chce. Elektryczny grill kupcie. Czy ja wiem, na majówkę wzięła ten jednorazowy akurat. Nie wiem, skąd ta zmiana. Ale faktycznie muszę przecież tego węgla dokupić, bo nie mam. Dobrze, że mi uświadomiliście to. Ale ja węgiel brałem od innych osób, którzy rozsypali tego grilla, żeby nie marnować tego naszego. Briket właśnie. To był briket. Tam widziałem, że rozsypali, zagasili, no to użyjemy tego. A po co twój? Nie? Z odzysku taki. Albo sobie grill na akumulator kup.
Słuchajcie, no to dobrze, kochani, ja już idę, bo ja mam dzieci w domu. Muszę, nie mogę tutaj gadać, bo muszę pilnować, żeby poszły spać. Marysia ma koleżankę i muszę tam czuwać, co się dzieje. Jak ona nie ma szkoły, to ty myślisz, że ona teraz pójdzie spać. No, tam na... Może nie ma szkoły Marek, ale trzeba jej pilnować, bo zużywają proszek. A jak myślisz, wytrzymasz z nami Marek na wakacjach, będziesz chodził z nami na plażę? Wytrzymasz z nami i z Marysią, ze mną i z Marysią nad morzem? Będziesz z nami chodził na plażę? Ja pamiętam ten dzień, kiedy przyjechałem w ogóle do Władysławowa. Byłem... Marek. Byłem w gorszym stanie niż jestem dzisiaj. Chodzi mi o psychiczny stan. No to, że się bardzo denerwowałem. No tak, przepraszam. Oś nie. To może być. Marek, przestań trollować. Przestań pierdolić. Znaczy nie, sorry, to był cytat. Z Wiedźmina. No, mogę przyjechać we Władysławowie, do Władysławowa w lipcu, będę miał przymusowe urlopy z zakładu pracy. I to wtedy mogę coś poświęcić, jakieś. Tydzień, no powiedzmy tydzień, dobra, mogę poświęcić się już na taki wyjazd. A, no to wykorzystaj czas z ukochanym. Dostanę premię socjalną, jakieś 700 zł, no to będzie super, to okej. 700 plus. No. No ale właśnie, wejdzie jeszcze za pranie. Za pranie 150 chyba teraz jest, nie wiem. O, jak się wadzi, to fajnie. Za jakie pranie? 500 brudnych? Nie, no się ale daje co pół roku za pranie w zakładzie pracy, a co? Ja też szczelu. Tylko, że ja nie piorę, tylko zmieniam ubrania. Ale nie będę obcierać się. Marek, ile ty zarabiasz? No, to Ala powiedziała wczoraj na głosówce, 3000. No to starczy na Władysławie. Czemu tak mało? No bo ja zazdroszczę, że ona robi jeden tydzień i zarabia 5000. No to idź na posadzki. Idź na posadzki normalnie. Nauczysz się zacierać 350 z metra. Wy albo studiujecie to, co mówię, Ela. Ja nie wyjeżdżam za granicę, nie będę wracał do Polski. Nie musisz za granicę wyjeżdżać, wystarczy, że w Polsce zarobisz. A jak na łacie się nauczysz robić, to kurwa 450 metra zarabiasz. Czyli robisz kurwa 100 metrów, nie? I masz kurwa 500. No i prze... Pierdziele! Witajcie w Smrodowie! Zapraszamy do Smrodowa, tu od Smrodu boli głowa. No wiesz, mówię ci Marek, to jest ciężka robota, nie? Jeszcze raz. Przy posadzkach. Ale mówię ci, to dobrze pieniądze. No i... Posadzki, ale Grażyna. Chyba ściany są najgorsze. Grażyna się nie jeszcze raz. A nie posadzki. Ale mam nie, Tynk? Tynki? No elewacje. A, elewacje robisz. No. Ty, Marek, a ty umiesz spawać ogólnie? Tak. Wiesz, jaką kiedyś Marek robił kasę w Niemczech jako spawacz? Ale ja się sam nauczyłem, nie że kursy mam jakieś i papiery na to. Nie, ale byś się nauczył. Albo aluminium spawać. Nie, no na TIGI i aluminium to jeszcze nie miałem takich doświadczeń. Maruś, elektrodoła czy migomat? Lepiej migomat. Z elektrodami się gubię, jak kable podłączyć. Plus do minusa, czy minus plusem się popierdolić czas nie mogę. Ja po tym spawałem, bo musiałem. Ale się da. No. Marek, nie, no. Minus to jest masa, nie? Wiesz, minus to jest masa, tak czy nie? Marek, udoskonalaj samego siebie. Wiesz, o co chodzi. Pytam się, minus to jest masa. Ucz się, tak? Ucz się i wiesz.
To ci zostanie, nie? Dobra, tak. To teraz nie powie. No tak, no, tak no, w końcu usłyszałem tak. Marek, a nie myślałeś robić uprawnienia na CMC? Co? Bo na ciebie nie słychać. Bo ty mówisz tak, jakbyś chciał za chwilę uciec, żeby ten bana nie dostać, wiesz. Halo, halo, dobry wieczór. Mój tester totalnie niezasłużenie dostał bana i chciałabym poprosić bardzo grzecznie o unbana. Która? Na pewno zasłużenie. Totalnie niezasłużenie, kolega nie zrobił nic złego. O, jasne, o. Ja szukałem dzisiaj Marii Cold, ale ona nie miała bana, chyba że zmienia jakieś ksywki sobie i wtedy nie mogę jej namierzyć. Ja ją, Marku, odbanowałem ostatnio. No, no dobrze. Wiesz co, Karutko, tu się trzeba do jej bezpośrednio zwrócić, bo wiesz, ona mi bana dała, to wiesz, tutaj to dużo nie skuramy do Marka. No, bo... no trzeba okay. Gołębie listy wysłać. Mam nadzieję, że... No to chciałbym teraz właśnie wam powiedzieć, że jeśli ja będę na własną rękę odbanowywał osoby, no to wtedy utracę funkcję admina na tym serwerze, bo Ela się zdenerwuje, że bez jej zgody, mimo tego, że jestem jej partnerem i no, współwłaścicielem serwera niby rzekomo, że tak nie mogę postępować. Tylko Marku, ty masz wyrobioną taką opinię, że patrz, dwa dni i z powrotem tego admina odzyskujesz. Masz nad tym kontrolę całkowitą. Nie, po prostu, że ładnie pisze na temat Eli, no to ona zauważy to, mimo tego, że zmieniam niki co jakiś czas, żeby nie namierzyła mnie. A nie, kiedy ty jakoś po cichu zrobisz, nie jest tak kontrowersyjna osoba jak Sabrina. Myślę, że Elka mnie nie zauważa praktycznie. Co, ja może parę razy się odezwę na głosówce i tyle. Babciu. Zrób mu lada, to cię odbanuje na pewno. No się... Sorry, jestem hetero, nie jestem LPG. LPG? Ludzie alfabetu. Czekaj, Ela tu jest? Nie ma Eli, nie? No patrz, jeszcze jest. Dobra, kurde, to zapomniałem, że Ela jest tu. Słyszałeś, co mówiłem, nie? Że tak, Marku. Odbanowywuje ludzi wbrew twojej woli, bo wydawało mi się, że oni byli fajni, ale coś tobie odwaliło, nie? I że ty zbanowałaś ich. I wtedy wnuczek. I wtedy ja tracę funkcję admina, nie? No to Ela słyszała to. No w sumie dobrze, no skoro tu jesteś, to mogę nawet do ciebie prywatnie pisać tą apelację. Nie, to wtedy ja robię screena i odsyłam do Buziaczka albo do Eli, odsyłam to. Aha, do mnie dobra, pisać, to zaraz się do ciebie odezwę. Do mnie pisać to tak jak do wszystkich pisać z administracji. Do Eli pisz, bo w tym drugim to nic nie wskóra. Bo pisałem do Rejcia na początku, ale on powiedział właśnie, żebym się bezpośrednio do Elki zwrócił. Nie wspominała, że może się zwrócić w sensie do kogoś z administratorów, on to przekaże dalej. Na twoim miejscu nawet bym do Janysa napisała, bo on z Elą rozmawia codziennie. Daj. Dobra, dziękuję wam ogólnie za sugestie. Kochani jesteście. Chuju jebany na innowrosławskiej jesteś, ja ci zaraz dam bajo jajo, kurwa. Okej. Okay. Moje uszy, kurwa. Moje uszy. Zaraz je ściągnę i chuju się przywiąłem. Do wszystkich, której postarałem się trochę zamiast kupować martwe memy od 10 lat. Nawet śmieszny kurwa nie jest. Najman zawsze będzie śmieszny, o co ci chodzi. Znaczy no dobra, bo jaja to już jest klasyk, ale no nie wiem, jakoś ja chyba I, z tego i wpierdalanie mandarynki trochę. W międzyczasie. O, to też, to też. Granat. Ej, Rachel, a masz tą kolkę jeszcze? Co mam? Masz tą kolkę jeszcze? Nie mam żadnej kolki. Mi się tak płacze, bo Rachel ma głos podobny do granata. Tylko nie, dlatego mówi. Bardzo dobrze się Rachel. Rozumiem. A piłaś coś? Rachel. A ty piłaś coś? Nie. Ja często jeżdżę samochodem, żeby pić.
No ja też jeżdżę, ale wiesz, wieczór wieczóreczkiem. Zawsze coś się znajdzie, okazja. Boże ciało. Dajcie Eli powiedzieć. Ale Ela nic nie mówi, chyba że... W sumie nie, czekaj, nie widziałaś onej wódki. Daj babcie, Eli po ban. Ela mówi. A jakie zwierzę było twoim ulubionym? Witku, wróć! Ojciec czeka! No, ale nie masz... Jakie zwierzę było ulubione wasze? Nikt siebie chyba nie zdenerwuje przy okazji. Dobra, ale tylko pamiętaj, nie dawaj nikomu uprawnień do twojego komputera tylko. Dziewczyna, co prowadzi kanał Zrób mi loda, to ona wszystko przez telefon mi podyktowała, jak konfigurowałam Markę. No, dokładnie. No to ja mogę też spojrzeć na swojego OBS-a w ustawieniach. No, my tak zrobiłyśmy, że ona sobie włączyła OBS-a, ja też miałam włączonego OBS-a i no przez telefon powiem, wszystko... Gdzie masz kliknąć, powiem ci, żeby... A ty, tobie zależy na tym, żeby podbić jakoś wideo na 720p, czy chcesz pozostać przy 480? Ale wiesz, że to wszystko zależy od procesora, od internetu, od ustawień. To jest tak, że ona coś ustawi i nagle zacznie jej to wszystko zajebiście działać. Nie ma. Nie, nie będzie, raczej nie będzie. Ja się boję, że jak... Ale to nie jest fizyka kwantowa też, więc... A kiedy kupujesz... Można przez telefon wytłumaczyć. Kiedy ja się boję, że... W poniedziałek idę kupić. Aha, dobra. I mam do wyboru albo wziąć taki sam, jak masz ty, albo jest 300 zł tańszy, ale nie ma ekranu dotykowego, ale że jest minimalnie mocniejszy. Jakiś taki model. Bo ty masz Dell, a to byłby Lenovo. Halo. A ty używasz tego dotykowego. Wiesz, że ty, Marek, masz dotykowy ekran w laptopie? No. Nie, jakoś wolę po staremu żyć, klikać myszką, a nie palcami po ekranie. Trochę starej daty zaczynam się robić, nie tak bardzo jak ty, ale... To na firmę? Elu? No, ale masz dotykowy ekran, tylko tam nie wiem, czy to się włącza, czy zawsze działa ten dotykowy? Powinno zawsze działać po otwarciu ekranu, Możesz wyłączyć opcję. Można wyłączyć, tak? No bo trzeba zobaczyć, czy sobie na przykład tego nie wyłączyłeś, bo może to jest fajna funkcja. Nie, bo wszystko jest po staremu. No i muszę się zastanowić, bo jest taki sam model, jak kupiłam dla ciebie, albo inny podobny, tylko nie ma dotykowego ekranu. Ale za to jest 300 zł tańszy. Nie 1900, tylko 1600 by kosztował. Miał chyba pani... wezmę ten bez ekranu dotykowego po prostu. Dobra. Elu, mam pytanie. Czemu to już na ostatnim Discordzie dwa dni temu ma pani wypierdala z serwera? Chujowo cię słuchanie było. Cały dobra, nieważne co było. Czemu każesz wypierdalać Markowi z serwera ostatnim? Z dwa dni temu. Przerywa go i dobrze, że go przerywa, nie? Dekoder działa! Może do łóżka idę. Jeśli Elu będziesz chciała, to mogę ci przelać jeszcze 500 zł, jeśli ci zabraknie na życie, nie? Na życie, tak tylko mówię, nie? Bo może na laptopa będziesz potrzebowała, no to ci mogę przelać jeszcze 500 i będziesz w końcu ze mną na zero, nie? Z tym laptopem, bo będziesz mi ciągle wypominać to jeszcze. Tak, ty przelejesz, to jeszcze 200 zł na bilet weźmie. Ja mam, kurwa, pieniędzy tam w opór, ale na koncie nigdy nie, bo chowam skarpetę gdzieś za szafą. Nie? A w zoo jakie zwierzę najlepsze było dla was?
A w zoo. No to fajnie. Ja zawsze lubię najbardziej małpy. Nie, małpy tam nie. Małpy srają pod siebie. Elu, ja też. A ty jak trasz? Te suli, ja jak byłam mała, to najbardziej kochałam małpki zawsze w zoo. Nie, te suli kratki były one fajne. Fajnie. Zęby, Markowi się jak podobała... A co? Jemu się podobała chyba zebra, żyrafa, tygryski. I lew. Z makakiem. Ja lubię małpy też, bo mi się kojarzą mi się z hejterami. Ja właśnie najbardziej lubię małpki, no. Małpy to tety. To dzisiaj, Elu, nie zmontujesz żadnego filmu, który byś chciała wpuścić na kanał, bo już późna godzina jest pewnie, bo nie widzimy na YouTubie teraz. Nie, ale... właśnie zrobię, zaraz się wyłączę i zrobię. Ten będą no, twoje nagrania. Nie siedź do czwartej nad ranem. Nie mam tego czekania, do łóżka. Ela, a chcesz na urodziny Dorato czy Portera? Dorato! Właśnie, bo ja muszę jutro na live urodziny obchodzić przecież. No, Dorato sobie przydali. Ale ja, no to Dorato. No, dobrze będzie. Ale polecam różowe, nie to czyste właśnie. Może znajdziesz w sklepie. Jest różowe Dorato? Jak smakuje różowe Dorato? Lepiej, dużo lepiej naprawdę. Dobre. Smakuje sukcesem. Jakby ladrynki ktoś rozpuścił w środku, wiesz. Nie. Tak, bo ja przecież jutro będę urodziny obchodzić. Na live'ie. 60? Live urodzinowy, tak. 52. To ja muszę zrobić przecież reklamę tego live'a. Ela bliźnięta jest? Znajdzie się w domu tych 35 świeczek. 52 świeczki. A pasowałby tort, jaki zeżreć na tym live, nie? 57 chorusów. To coś trzeba będzie poszaleć, ale kurde, żeby się nie skończyło znowu policją, nie? No, jak? Jednego szampana, ale zjedz coś przed live'em, proszę ciebie. A ty myślisz, że twoja figura to się bierze znikąd? Chuj z policją, Marek! Spączku. O co ci chodzi z tą figurą? Dokładnie, Marek. Nie rozumiem. Figura, miał na myśli, że mam ładną, a że za mało jem. Masz opuchliznę żołądka od głodu. Raczej dlatego ci brzuch rośnie, jedynie to. Jaki brzuch? Przecież Ela... Ela nie ma brzucha prawie. Co ty mówisz, Marek? No, nie ma. O, ty no, pokaż, jaki masz brzuch lepiej, o. Pokazywała na live'ie, tak. Nawet jak siedzi, to nawet nie ma fałdek ani nic. No, ale ja nie rozumiem, żeby nie jeść normalnie. Musisz... Trochę mięsa, warzyw. No warzywa to wiem, że lubisz. Te twoje sałatki, serfeta, których ja nie mogę w ogóle przez usta przejąć. Kurwa, w ogóle. To jest dobre. Serfeta jest dobre. Najlepsze są twoje gąbki. Marek nie lubi tego. Ale wiesz co, że ja mam opuchliznę żołądka, no wiesz co, Marek. Opuchliznę żołądka? Czyli mówisz, że tak jak dzieci na przykład w Nigerii? Bo ja chciałam to powiedzieć. Biedne dzieci afrykańskie. Nie no, wyolbrzymiam jak zwykle, nie? No bo staram się, żeby coś... Ale kto by się kartofli napierdalał i tyle. Więcej woda się zbiera. Więcej wody, okay. Marek. No dzisiaj to dwa obiady zjadłem i chyba cztery te kotlety. No. Kartofli się napierdala i chuj. No właśnie. I kapusty troszkę, ale tylko troszkę, bo nie... Szłep ma jak kartofel. Zdrowia. No i ci mówię, się porządnie najedz, to wytrzymasz. Słuchajcie, myślę, że na przykład właśnie nie trzeba słuchać hejterów, bo dawniej to ja sobie robiłam nie bądź hejterów. Po 20, po 40 brzuchów tak 3 razy w tygodniu i naprawdę tak czułam ten brzuch, miałam taki fajny, płaski, umięśniony i ktoś mi powiedział na live'ie nie rób brzuszków, bo to nic nie daje.
No i przestałam robić te brzuszki i od razu ten brzuszek już przestał być taki ładny. Także muszę wrócić do robienia tych brzuszków. Zrobię sobie już teraz przed snem to nie, ale jutro sobie poćwiczę trochę przed live'em. Tak, Elu, nie jutro szukaj nie, niczego za czerwoną kanapą podczas live'a, bo ci się wyłączy znowu transmisja. I wtedy a może na live'ie zrobisz brzuszki? Daj jej spokój, to są mi, jutro są urodziny. Ale w ogóle myślałam, że będę chodzić na siłownię i robić sobie jakieś takie treningi i będę nagrywać filmy. O, dobry pomysł, bardzo dobry. Może powinnaś tak jak Rafatus na rowerku, nie wpłacają ludzie. Wiecie, jaki ja mam pomysł? Będę łazić po siłowniach po Krakowie, bo jest coś takiego, że jak idzie się na siłownię pierwszy raz, to nie płacisz, nie? Zwiedzę wszelkie różne, będę sobie różnych zaczepiać jakichś facetów i mówić przepraszam, bo ja nie umiem ćwiczyć na tej maszynie, może mi pan pokazać? Mhm. I sobie ten, i ukryję sobie kamerę, nie? On mi będzie pokazywał i ja będę ten, robić oczka do kamery i ćwiczyć, nie? I o, dobrze to robię, no. Dobrze. A instruktorem jest karioner. A to nawet ten wzrosty będzie. Ale słuchaj, bo ja widziałem na tym filmie. Marek, a co ty, Marek, co ty na to? Ela, ty jesteś tak lekka, że ja cię mogę jedną ręką podnosić. Nie wiem, czy zauważyłaś. Na tym filmie, który zmontowałaś w zoo dzisiejszego, że wypuszczony był. Ja cię mogę jedną ręką złapać. Ty masz nawet poniżej 50 kg. Nie, ja mam 50. Nie ma. 53 ważę. Nie, chciałbym, żebyś zaczęła w końcu jakoś normalnie jeść. A nie się martwić o swoją figurę. Na pewno ci to nie zrobi. Będziesz może miała więcej energii, będziesz chciała się więcej ruszać po tym, co zjesz, a nie ten... Marek, dietetyk, proszę słuchać. Samimi mandarynkami siebie nie najesz. Nie można mandarynkami i owocami tylko się faszerować i będziesz uważała, że to są kalorie, które akurat spełniają twoje wymagania żywieniowe. Tak nie możesz. No mamy tak. Darynka, dobra. Specjalista dietetyk, proszę się jego słuchać. Bo Ela, bo będziesz, Marek... się bardziej starzeć, będziesz się bardziej starzeć na twarzy, jeśli nie będziesz wyglądała na dożywioną. O Boże, też racja. Ale to trochę mnie to martwi, co ten Marek się o ten mój wygląd tak martwi. No też. Marek, może przyjeżdżaj częściej do Krakowa. Moim brzuchem, cholera jasna. Bo będziesz chudy szkielet kiedyś na twarzy i kurwa z ciebie. No. Ja się martwię, no pewnie, bo idąc z tobą na spacer, to ty nie wiesz, jak masz tą nogę postawić przed siebie. Bo... Ledwo idę, nie? Z tego głodu. No. Właśnie, tak, o to mi chodzi, dobrze zrozumiałaś. Tak, ja mam za mało siły, bo tak... Prawie nic nie jem i nie przeciwko, nie? Tak się, Mareczku, martwisz, że Ela głoduje, ale masełka do ziemniaków nie chciałeś kupić. Sknerusie. No właśnie. Bardzo dobrze powiedziane. Dobrze, że mnie to nie przejdzie. To Władysław, było wystarczająco obciążające. My żartujemy. Mój budżet, kurwa, no naprawdę... Ela wtedy kupiła mi laptopa. Tylko Ela może dokuczać Markowi. Ona nie miała więcej pieniędzy na zapas, żeby można było skorzystać. Tylko na nasz pobyt, na utrzymanie tego miejsca, pensjonatu czy domku. A reszta to tak się starałem, żeby więcej ja zapłacił niż Ela. Nie? No, żeby... I jeszcze bilet powrotny to też tak zaokrągliłem na minus. Żeby nie było. A co co będziemy jeść w niedzielę na grillu? Ale wiesz, że jakbyśmy wzięli ślub, to byśmy wtedy zaoszczędzili, bo byśmy razem odprowadzali podatki i mielibyśmy różne ulgi finansowe. To jest dobry pomysł bardzo. A ty w końcu możesz ten ślub wziąć, czy jeszcze masz nieuregulowaną sprawę? Zamieszkalibyśmy razem, wszystko byśmy mieli tak. Bo coś mówiłaś, że jeszcze to nie jest rozstrzygnięte właśnie między tobą a Andrzejem. Że...
Marek, ja nie wiem, drogo się jest na wypłata. Cywilny to jeszcze tak, możemy się ubrać ładnie, dwóch świadków sobie nie, weźmiemy, no, ale, ja ale nic więcej, ja nie lubię żadnych... Marek, no, kiedy się oświadczysz? Nie Marek, ale pierścionek musisz piękny kupić, się. Nie rób pipy. Pierścionek piękny, kurwa, z mlecza ci zrobię, Elu, wiesz, i to ci wystarczy. Druta. Druta nie, mówię, kochani, to wystarczuje, nie denerwuj się. Zespawaj. Nie ma nie, takich pieniędzy, na które moglibyśmy żyć, kurwa. Ale we Władysławowie mógłbyś się oświadczyć już. Będziemy robić live'y i będziemy youtuberami. Jeśli live'y będą ładne, uśmiechnięte, no to trzeba się postarać, żeby jutro takie były. O, zróbcie jutro. Live streama właśnie ślubu. Ktoś ma dobry pomysł. Live nie, ja nie będę żadnego ślubu żadnego robił, chyba pierdol. Nie, no, ale ja, ja słuchajcie, nie, nie stresujcie Marka, ja tak zażartowałam z tym ślubem. No. Przecież Marek, to nie bądź taki wrażliwy. No ale... dobrze, przepraszamy. Ale fajnie by było. A, ale moja babcia nie ja wie, z kim, ja by, z kim ja chciałbym się ożenić, ale dzieci z tego nie będzie, no kurwa. Ale jaka może ty pierdolność, ja nie wiem. Nie ja nie oczekam mojej babci, bo ona trzyma tak kupę tysięcy na to, żebym się w końcu ożenił. Ale wiesz, Ela to, to nie, nie da mi przyszłości w rodzinie. No ale po co takie coś robić? W jakim może sensie nie da przyszłości w rodzinie? Możemy się spotykać, nic więcej. Ale, nie, ale powiedz mi, dlaczego nie da ci w przyszłości w związku? Rozwiń tę myśl, proszę. O co chodzi? No nie, 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 babcia nie kiedy ja się zestarzeję do takiego momentu, że już nikt mnie nie zechce, no to wtedy pozostanę zero na całe życie. A na razie będę się bawił w te... No, a na razie będę się bawił w takie właśnie z życie marzeniami, że może ktoś jeszcze się znajdzie. Nie popadaj w marazm tam. A-a. Ela, Ela już jest w tobie pisana, Marek. No chyba jest, no wiem o tym co. Ale... No. To się nie przyzwyczajam. Broni, cały czas się przyzwyczajam do ich zachowań, do jej trybu życia. Nie, my nie mamy żadnych planów. Tak się spotykamy po prostu. Fajnie. Dobrze jest, jak jest. No, no, no tak i dobrze jest. Bo ważne, że macie się. Będzie, co będzie. Będzie cywilniak. Cywilnie, no można być, ale nie wiem w jakiej sprawie. Ach, no. Teraz to chodzi tylko o to, a, żeby się źle. Zobaczyć w czasie wakacji, żebyśmy się nie pokłócili znowu. Tak, ale nie było źle, kiedy mieszkałem u ciebie. Z Marysią szło dość do słowa, dogadać się, żeby nam nie przeszkadzała lub jakoś... Ach. I no... No nie wiem, nawet jeśli bym zamieszkał u ciebie w domu, no to pracę sobie znajdę na pewno. No i będzie tak samo, jak było dotychczas. No tam coś ci porobiłem, szyby wymieniłem, nie? I to jakoś wyglądało jak a normalna rutyna. A będzie seria remontów? To pewnie, żebym zrobił. O, seria remontów z mieszkania. Ale bym na świeczkę. Ostatnią. Nie, no dobrze, zostawcie Marka w spokoju. Ale kiedy, ale jeśli ja kupię 10-litrowe wiadro śnieżki i wleję tam barwnik żółty, który ma akurat w salonie Ela na ścianach obecnie, żeby nie przeszkadzało Marysi, bo ona nie lubi, kiedy są jakieś zmiany w otoczeniu jej, no to ten barwnik wleje, tak, wymaluje ten kwadrat, a reszta co? Będzie gorzej się wyróżniała niż ten fragment, który pomalowałem. No to wszystkie ściany pomaluj. To stwierdzenie, tak? Że ktoś się na to zgadza. A może... Ale tam jest takie będziecie musieli płacić na pół ściany, z góry do dołu i ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Jeśli to zaszpachtluję, wykuję tą bruzdę i to będzie dalej pękać, bo ten budynek jest osadzony na gruncie bagiennym, jakimś torfowisku, czy coś? Nie, to wystarczy tylko zamalować, mi się wydaje. Na raz, jadą po ciebie. Jadą, żeby do Choroszczy zabrać. Nawet tam go nie chcę.
do horroru. Zaczyłem mikrofon. Nie, nie trzeba, wystarczy mnie nie denerwować i to Marek, wszystko w porządku. Marek, słuchaj, skurz wszystko do tynków, połóż na nowo tynki, goldbanem zapierdolisz. Na komputerze tam, w dużym pokoju. Mi się wydaje, no, że ten ładnie biały kolor by był u Eli, bo by optycznie powiększył. Biały myślisz? O... No to czarny, no, bo nazwika proste malowanie. Zrób tak, jak serce mówi. Tak, tak, ja bym wolała na biało chyba to mieszkanie mieć. Marek, ale wtedy ktoś się otrze o tą ścianę i nie wiem. Czy... No, goldbar, no, na pewno. I wiesz, kolorek jakiś fajny. Nie, najpierw to bym chciał powywalać różnego typu rzeczy. A jakie rzeczy? Babcie. Tła fotograficzne, aparaty fotograficzne, torby nie, fotograficzne. Ja patrzę na twoje półki. Wiesz co, ja widzę na swoich półkach? Fotograficzne. Słuchaj, ja widzę tam komiksy, mangi, których nie czytam. I teraz mi zależy na miejscu w pokoju. To powinienem je teraz zawinąć w papier, zapakować do kartona i wynieść na strych. A u ciebie a może do piwnicy. A bardzo wiele mam. Death Note... Takie tam, no naprawdę klasyki. A Death Note fajne. No drogie tytuły, czarne, białe kruki, nie, i coś takiego. A to sprzedaj. Nie wiem, czy sprzedam. Lepiej, żeby ktoś w okolicy chciał za to zapłacić, bo tak, wysyłki to ja nie lubię żadnej. No i ja teraz zaczynam myśleć o tym, że no po co ma tutaj widnieć jako moja wizytówka w pokoju, że ktoś patrzy teraz sobie na szafkę. Tutaj są same mangi, a ja już... Dobra, i no, takie rzeczy, których nie czytam, nie używam, albo przeczytałem, to wolałbym archiwizować, albo z sentymentu schować, jeśli to są naprawdę bliskie sercu memu rzeczy. Ale takie poradniki lub książki, które już tam są bez znaczenia i nawet Marysia za 10 lat nie będzie chciała tego czytać, no to nikomu to nie jest potrzebne, nie? A lubisz hentai? Mam hentai, ja też mam kilka. U mnie po Bożemu. A hentai były fajne. Jezus patrzy i płacze. Czemu płacze? Hentai! Mam kilka figurek, też bym musiał oddać. To mimo, że oddać, to mimo. Mimo, że oddać te figurki. Nie, no. Oglądaj sobie z Elon Tentai. Co to są za figurki? Kuro Yuki Hime z jakiejś tam anime. Nie wiem. A to nie wiem, chcesz je sprzedać czy oddać? Jedno i drugie, nie wiem. Na pewno nie oddam za poniżej 50 zł. Dobra, 50 zł. A za baretkę? Nie, nie, już może być 50 zł, okej, okay, już mnie nie interesuje. A cztery baretki. Kuro Yuki Hime to jest taka bohaterka, która ma skrzydła, a wygląda jak jakaś panienka, nie wiem, z salonu dla bogaczy, nie wiem, To był jakiś kurwa o jakiś anime o. Kurwa. Nic nie powiem. Musicie sobie sami wpisać. Sami sobie w Google wpiszcie. Ale nie przerywajcie, koledze, co? Sami sobie w Google wpiszcie, bo ja już nie potrafię teraz powiedzieć nic na ten temat. Wszystko no, ja wyszło w mojej głowie. Akel Ward się nazywa. Nie no, siana mam od chuja, to mogę kupić. Jak? Powiedz tytuł. Acel Ward? Acel, no właśnie, to było zajebiste anime, pamiętam. No. Słuchajcie, kochani, ale fajnie tak jest, jak sobie rozmawiamy z Markiem i się nie kłócimy, prawda? No tak, bardzo no, miło. Fajnie jest. Tak. Podoba mi się. Jakaś no. Nowa kompletnie sytuacja, prawda? Bo zawsze tam też jest w no właśnie, bo zgoda buduje, tam niezgoda rujnuje. Zgoda wcale nie będę rozpierdalać. Bardzo mądre powiedzenie, tak. Elu tak powie o świeżością teraz, wiesz? Jak się nie kłócić.
No, to jest, ale ja się aż jakoś dziwnie jest, prawda? Wszyscy się tak zszokowali, nie? Że godzinę już jesteśmy na jednym kanale głosowym, jeszcze żeśmy się nie pobili, prawda? A jakbyśmy mieli pieska, to jak on by się nazywał? Bobiś? Co? Babcia. Nie słyszałem. Piesek Dobiś. Kurwa, że to jedno. Bobiś chyba. Bobiś. Marek, jak ty byś nazwał? Bobiś ma Marek. Nazwał kogo? Jakieś pomysły pieska, na Elena? Miał pieska z Elą. Nie, ja nie mogę nazywać zwierząt. Mi to nie wychodzi. A co z tym PayPalem? Kota bym nazwał jebany sierściuch, na pewno, a psa to nie wiem teraz. Ja bym Ryszard nazwał. Ale Bobiś to jest ładne imię. Tata tak nazwał, mój tata właśnie, ojciec. Skórka. Ja bym Bobiś na przykład. Słuchajcie, kochani, to fajne imię. Słuchajcie, to jest północ, ja się żegnam z wami. No trzeba by było. Dlaczego? Co z PayPalem? Co z PayPalem? Dobranoc, kochani. Dobranoc. Płynanoc. Tak, płynanoc. Dobranoc. Marek, a ty Eli nie powiesz dobranoc? Mówiłem też, ale się nie wciąłem chyba, bo ktoś mnie usłyszał. Szukam PayPala, czy nie jest panowany. Ty też, Marek, idź spać już powoli, bo dla ciebie to już późna pora. Wnuczek do łóżka. No, Marek do łóżka, piżamka i... To dobranoc kolorowych snów. Dobranoc. Ja się dobranoc. Pa. Pa, babciu. PayPal. Co za kurwa, jakiś... Pogdziump, pogostik. To ty powiedziałeś to, papa babciu, czy nie? Nie, to nie. Nie, to co by to była Madame Mao. On to szuka. Uważaj, bo się przyzna. Nie, tylko pytam sobie. A masz uprawnienia na to odbanować? Dobra, ale co jest złego w powiedzeniu pa babciu?